ciśniemy powoli z powrotem do Mostu Zielonego, gdzie zaczynają się wody morskie. W ostatniej chwili wyciągnąłem wędkę. Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj w takich pięknych okolicznościach przyrody oczywiście jestem na kajaczku. Pływam po Gdańsku i myślę, że zrobimy sobie dzisiaj taki bardzo fajny film, w którym opowiem wam troszeczkę o rzeczach, które zakupiłem do tego kajaka, żeby lepiej się z niego łowiło. No i sobie zobaczymy trochę Gdańska. Obecnie jesteśmy na kanale Następce. Moim zdaniem jest to najlepsze miejsce do łowienia w centrum Gdańska. Bardzo mocno zarośnięte, natomiast żeby dorwać no te rybki, które tutaj są, czyli okonie, szczupak i bolenie, to trzeba po pierwsze być w określonym czasie i porze dnia, to jest najważniejsze chyba, no ale też trzeba mieć jakieś miejsce, z którego można tą rybę podebrać, bo to nie jest takie proste. Zobaczcie, mamy za mną same tutaj jakieś zarośla. Tam wprawdzie są takie schodki, można by było z tych schodków spróbować pospinningować, natomiast w tych tutaj zaroślach mamy pełno różnego rodzaju przynęt. Tu by można było raz sobie popróbować pozyskiwać te przynęty z tego zielska, natomiast no, nie będę wpływać na to zielsko, bo będzie duże prawdopodobieństwo, że jeszcze je zniszczę. Lecimy dalej, zobaczcie, tutaj mamy most kamieniarski, z którego łowiliśmy już wcześniej. U góry macie link do niego, jakby ktoś chciał po prostu sobie pospingować od tak z brzegu. Bardzo fajna miejscówka, tak jak już mówiłem, bardzo dużo tej ryby tutaj jest. Zobaczcie, tam jest miejsce, z którego można sobie pospingować. Mamy film na Morskiej TV, gdzie sobie tam spinningujemy i naprawdę łowimy bardzo fajne okonie. O, ich jest tutaj bardzo dużo, natomiast nie ma szansy na złowienie czegoś większego, no niestety. Okidoki, słuchajcie, płyniemy pod mostem kamieniarskim. Kamieniarski, tak, to jest most kamieniarski. Nie mam pojęcia, skąd taka nazwa. Mamy tutaj 2 metry głębokości. Wygląda to, bym powiedział, całkowicie fajnie. Bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o to, czy są jakieś rybki na jakosądzie, to cały czas mam, zobaczcie, kiberka rzucone, to od razu wam powiem, że nie ma. Nie ma. No i teraz mamy dosyć duży ruch tutaj wodniaków, więc będzie trzeba bardzo uważać. Jedną z rzeczy, które należałoby do takiego kajaczka wędkarskiego kupić, to echosondę. Ja dysponuję taką oto echosondą Dipper. Jest to pierwszy model Dippera. Po prostu wrzucam go tak o na sznurku do wody. O ile na takich akwenach, gdzie nie ma dużego falowania, to mi się sprawdza, o tyle na morzu wyglądało to bynajmniej dziwnie. Tam sobie zobaczcie film, jak pływałem po pełnym morzu na tym Dipperze, no i on pokazywał troszeczkę beznadziejnych rzeczy. I możemy kupić oryginalne trzymadełko od firmy Dipper, wówczas mamy tu taką obejmę, tak samo jak tu przykręcaną. To jest ważne, żeby po prostu komórka wam się nie wysmyrgnęła. Pamiętajcie, że możemy zaliczyć przewrotkę, więc nawet jeżeli się przewrócimy, to komórka nie powinna nam odpaść z czegoś takiego. Komórkę fajnie by było, jak macie jakąś taką wodoodporną, taką bryzgoszczelną chociażby. Teraz dużo modeli właśnie coś takiego ma. Ja akurat mam też taki model. O, zobaczcie, jaki fajny dołek tutaj był w jednym miejscu. Przepłynęliśmy właśnie nad nim. No i jeżeli chodzi o trzymaczkę, ja zrobiłem to troszeczkę inaczej. Kupiłem za 60 chyba złotych właśnie to imadełko tą trzymaczkę czarną. No i mam też od zwykłej kamery takiej przemysłowej, no taki, nie wiem jak to nazwać, ramię, coś takiego sobie zrobiłem i po prostu przykręciłem. Trzyma się, jest ok. Kajaczek bardzo fajnie można tutaj nim kręcić. Natomiast zobaczcie, co jest za mną. Za mną jest żuraw. Jest to ten stary żuraw tutaj w Gdańsku, który no, notabene jest zawsze oblegany przez ludzi. Tak to wygląda. Piękna sprawa. Tam mamy hotelik, natomiast tutaj jest bardzo fajne miejsce, bardzo dużo spławów ryb, nie wiem co to było, ale podpłynąłem tutaj na chwilkę tak trochę bliżej, no i zadziało się, muszę powiedzieć, aż podskoczyłem. Tam już mamy wędkarzy i taki pomost wędkarski mały,
to oblegane miejsce przez miejscowych bardzo mocno. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że jestem w szoku. Tyle tego wszystkiego. Drugą rzecz, którą kupiłem z AliExpress za 100, to jest taki plecak na nasze siedzenie. No i tutaj jest o tyle fajnie, że tam wsadzamy jakieś ciuchy na zmianę czy coś w tym stylu, jeżeli nie zakładamy przewrotki, bo ciuchy takie powinniśmy mieć. Takie moje skromne odczucie, tam sobie schowane nóż, widelce, jakbyśmy zaliczyli przewrotkę, to żeby było po prostu coś suchego. Hotelik na wodzie. Jedno z najbardziej obleganych miejsc, jeżeli chodzi o spinning, tutaj w Gdańsku. Tak jak widzicie, ja też próbuję coś tutaj wyłuskać, natomiast zarosło to trochę, muszę powiedzieć. 2 metry głębokości i dno jest bardzo zarośnięte. Bardzo dużo wszystkiego tutaj. Aż ciekawe, skąd to się tu wzięło. Płyniemy dalej. No dobra, chciałem pogadać sobie z widzem, ale się nie udało. Jakieś trawę chyba taką morską wpadłem. No i było ciężko podołować, a teraz jest luzik. Teraz sobie po prostu nawrócimy i lecimy pogadać z widzem Morskiej TV. Ktoś by mógł zapytać, czy taki kajaczek nadaje się do tego, żeby od tak sobie po prostu pływać. Czy nie lepszy taki na wiosła. Słuchajcie, nie wiem, ile taki kajaczek na wiosła wyciąga. Taki zwykły. Natomiast tak jak ja sobie teraz tak pedałuję, tak jak widzicie, nie jest to jakoś szybko, nie jest to jakoś męcząco. Mamy 4,7 km na godzinę. No, spoczko. Mógłbym przycisnąć trochę i dojść do 8. Natomiast taka piąteczka nam w zupełności wystarczy. Mamy jeszcze taką oto skrzyneczkę. Czemu taka skrzyneczka? Jest to skrzynka teoretycznie szczelna. Zobaczcie, jest dookoła uszczelniona, kosztowała mnie, żeby nie skłamać, chyba 2 dyszki. No i ona ma 4,5 litra, czyli jakbyśmy tak sobie wsadzili tutaj tego sprzętu, powiedzmy tak z 2 kilo tego sprzętu, to teoretycznie jak ją wrzucimy do wody, to powinna pływać. Zobaczcie, pływa. O, czyli coś takiego by się też nam przydało. Wrzucimy to do wody, albo jak będziemy mieli przewrotkę i to wpadnie do wody, o ile się to nam nie otworzy i o ile będziemy pamiętać, żeby to zamknąć, to po prostu nic nam nie zginie, wszystko będzie mega spoko. Wiedził nas Karol. Cześć. Kucnij trochę, żebyś tam był widoczny, o tak podniosłem kamerkę trochę wyżej. Karol, na wstępie co mogę powiedzieć, to nie lubi PZW. No, nie podoba mi się ich polityka. Aha. Jak oni tam działają z tymi rybami, no Gdańsk, PZW okręg gdański, no to da się coś powiedzieć, ale to same małe ryby. Mhm. Dobra, my jesteśmy teraz na wodach spółdzielni Troć czy na morskich? Na Troci. Na Troci. Czy tutaj na pozwolenie teraz to morskie mogę łowić? Nie. No nie, no, trzeba mieć wykupione pozwolenie od spółdzielni rybackiej Troć. Zapomniałem o wędce. Dobrze, że to taki trochę wyższy most. Słuchajcie, chciałem pocisnąć tam dalej, ale jak dla mnie ślepa uliczka. Tam mamy śluzę. No i nie będziemy tam płynąć, popłyniemy sobie w drugą stronę. W stronę Mostu Zielonego. Jesteśmy na wodach spółdzielni Troć. No to będzie bardzo fajna woda, tylko że my najczęściej jesteśmy tutaj wędkarze morscy. Wtedy, kiedy nie możemy łowić na wodach morskich, czyli od 15 września do końca lutego. Także ciśniemy powoli z powrotem do Mostu Zielonego, gdzie zaczynają się wody morskie. W ostatniej chwili wyciągnąłem wędkę. Ale beka by była, nie? Mosty bardzo niziutkie.
bardzo sympatyczne. Można się wybrać tutaj w podróż takimi barkami z napędem. Bardzo fajna rzecz. Bądź wynająć sobie kajak. Też fajna rzecz. Chyba nawet lepsza. Jeśli ktoś by chciał sobie powędkować, to teraz widzimy mapę wody z spółdzielni Kroć oraz wód morskich. Na wodach morskich opłata to jest tylko 7 zł na tydzień bądź 42 zł na rok. Natomiast na wodach spółdzielni Kroć no ta opłata jest zdecydowanie wyższa. No i na wodach spółdzielni Kroć oprócz tego, że musimy posiadać kartę wędkarską, czego nie musimy mieć na wodach morskich, to na wodach spółdzielni Kroć musimy mieć też taką kartę połowową. Czyli nawet jak wypuszczamy wszystkie ryby, to musi mieć tą kartę. No i tutaj bardzo często policja to weryfikuje. Następna rzecz to samo trzymadełko do kamerki. Ja ponieważ no, jestem fotografem, użyłem starego sprzętu Manfrotto. Zobaczcie, jest to taka kula. Bardzo siermiężne, ale bardzo fajne, trzyma bardzo dobrze. Natomiast samo mocowanie jest bardzo, bym powiedział, skomplikowane, bo ma 3 punkty zaczepienia, żeby Wam kamerka nie latała na falach, bo tutaj jest dosyć fajnie, tutaj nie ma fal i tutaj sobie możemy, zobaczcie, naprawdę cudo na kiju robić. Natomiast na morzu oczywiście mamy fale. Podwale przedmiejskie nad nami, natomiast tutaj mamy 4 metry głębokości. Dosyć twarde dno, natomiast w ogóle nic nie śmieje. No i dopływamy do mostu Zielonego. Zobaczcie, to jest most Zielony. Przystanek tramwaju wodnego przy moście Zielonym. My wędkarze morscy często łowimy tutaj, gdy jest zakaz spinningu morskiego, czyli od 15 września do końca lutego. No i możecie sobie zobaczyć filmiki, jak to właśnie wygląda. Masa sandaczy, wprawdzie małych, ale zdarzają się też większe. Zobaczcie, tutaj jest bardzo fajne miejsce do łowienia już na wodach morskich, tylko trzeba uważać, bo no, zawala się tutaj. Zawalają się te kafle, natomiast bardzo fajne miejsce, szczególnie jesienią i wiosną. Zerknijmy jeszcze do naszego pudełka, co tam mamy ciekawego. No więc ja sobie tak zrobiłem, że na drugiej stronie umieściłem, zobaczcie, opłatę morską. Przykleiłem ją tak, że no, nie zgubię ją, a ją no, bardzo łatwo zapomnieć, więc jest. Mamy dalej nóż od Garbatego, bardzo fajna firma, ręcznie robiony nóż, nie wiem czy jedną ręką uda mi się go wyciągnąć, coś się da, zobaczcie, piękny nóż. Zawsze jak spotykamy się tutaj nad wodą, chłopaki oglądają, podziwiają, jest ok. Szmatka, to jest szmatka grafa, kiedyś ją już otwieraliśmy na debacie, jak znajdę to Wam podlinkuję, bardzo fajna, ona jest bardzo mała, jak jest sprasowana, jest mniejsza od takich chusteczek, no i jak się ją otworzy, to jest dosyć duża. Moje też takie odkrycie, są takie woreczki, które jak zamkniemy, to one są mega, mega szczelne. On teraz nie jest zamknięty, ale jak go sobie zamkniemy, pyk, jest mega szczelny, o ile nie zrobi się w nim dziura, bo tutaj na dole mamy jakiś scyzoryk, zobaczcie. Także to, co tutaj jest, nawet jakby to było otwarte, aby wpadło jakoś do wody, abyśmy dali radę to odzyskać, to nie ma problemu, na pewno się temu nic nie stanie. Jeżeli chodzi o bateryjki do GoPro, ja robię coś takiego, natomiast trzeba też powiedzieć, że ja też te baterki wymieniam co powiedzmy 45 minut, więc monitoruję, czy tam jest ciepło. Bo ktoś zarzucił, że jeżeli to by byłoby na słońcu, no to by mogło wybuchnąć nawet. Zgadzam się z tym, bo tu by była, wiecie, to jest szklarnia. Natomiast weźcie to też pod uwagę, że ja siedzę na tym całym sprzęcie i tam jest po prostu ciemno. Tam nie ma w zasadzie słońca. Co mamy tutaj jeszcze? O, mamy oczywiście fluorokarbon jakiś, mamy przynęty od Fishbaya. Większość przynęt mam tak sobie na pokładzie, bo często je wymieniam po prostu. No i to w zasadzie wszystko. Możemy to z powrotem schować. Myk, myk. O, jeszcze mamy bateryjkę, sobie schowamy. Ciach. Najważniejsze, żeby przy zamykaniu zachować to taki, tak żeby to było szczelne. Wrzucamy. Ta-da. Płyniemy koło mostu. Most się obraca.
co jakiś czas, pozwalając na to, żeby ludzie mogli po prostu po nim przechodzić. Salt Deck, muzeum morskie, nerobowe. Bardzo fajna sprawa. Pływające muzeum. Na pewno pływając po Gdańsku trzeba uważać, bo jest ciasno. Jest tego wszystkiego tutaj dużo. W sezonie letnim to tragicznie dużo. No jest, no na pewno dużo też kajaczków takich zwykłych, dzięki którym my możemy się też czuć bezpiecznie. Kolejny most, tym razem most, który się kładzie, taki most można powiedzieć zwodzony. W tamtym miejscu też wędkowaliśmy, fajne miejsce, natomiast tu są wody morskie, a za tym mostkiem mamy już wody, uwaga, uwaga, PZW! Więc naprawdę bardzo trzeba na to wszystko uważać, ta sieć tutaj tych wód jest dość skomplikowana. W tle słyszymy takie ju, to właśnie te mosty zwodzone ruszają. Natomiast myślę, że najlepsze miejsce właśnie, żeby sobie połowić, to będzie to, z którego zaczęliśmy, czyli kanał następcy, ponieważ nie ma tam ruchu wodniaków za dużo, troszeczkę kajaków jest jedynie. No i tam jest płytko, bardzo dużo zarośli i mamy dużo rybek. Natomiast cały czas mamy hosądy odpalone. Tutaj jest powiedzmy troszeczkę głębiej, 3-4 metry, ale no nie ma ryby. Fajną rzecz przysłał mi Graf, jest to taki oto strój. Przysłał mi górę, natomiast można kupić góry i dół. Bardzo fajna sprawa, jest tym fajnie ciepło, natomiast jak wyjdzie słońce, to nie jest za ciepło. Odbija 90 chyba 8, gdzieś czytałem, procent słońca, więc jest naprawdę rewelacyjna. Zobaczcie, jak wyglądają te okoliczności przyrody, w których dzisiaj tutaj jestem. Jest to Gdańsk, kanał następcy, to się tak nazywa. Bardzo fajna miejscóweczka, bardzo dużo małych okoni, są też bolenie, są też szczupaki. Natomiast no tragicznie ciężko się do nich dostać. Tak wygląda zapis właśnie z diperka. Jest płyciutko, 1,6 metra. W najgłębszym miejscu zanotowałem jakieś 2 metry chyba. Natomiast pojawiają się jakieś dołki. Gdzieś tu był taki bardzo fajny dołek i rybki tutaj się w nim czaiły. Spoko, mega sprawa. O tak, rozjechałem ten kanał. Trochę GPS chyba nie domaga. No i słuchajcie, tyle. Taki vlog wakacyjny, aktualizacja, jeżeli chodzi o nasz kajaczek. Skupiłem go z tamtej firmy. Tak jak już kiedyś wam mówiłem, bardzo polecam, bo bardzo fajna firma, bardzo fajnie doradzają. Jeżeli chodzi o transport na całą Polskę. Oni tam gdzieś, nie wiem, pod Krakowem mają tą swoją siedzibę, a przysłali to nad morze. Da się. Do zobaczenia w kolejnym vlogasku. Trzymajcie się, cześć!